Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego oraz Powiat Działdowski wraz z Zespołem Szkół oraz Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie biorą udział w projekcie Fachowcy z Działdowa. Dawno, dawno, dawno temu, gdy benzyna kosztowała poniżej 6 zł za litr, a droga do Malinowa miała więcej dziur niż asfaltu, życiem tętniła pewna wioska powiatu działdowskiego. Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia 160 uczniów. W jego ramach organizowane będą szkolenia podnoszące kwalifikacje. Uczniowie zdobywają konkretne certyfikaty respektowane na terenie całej Unii, no i nabywają konkretnych już praktycznych umiejętności. Grupą docelową są uczniowie kształcący się na kierunkach technik informatyk, programista, technik mechatronik oraz elektryk. Kursy związane z sieciami komputerowymi, na przykład kursy Cisco, ale kursy związane z ogólnie pojętym lutowaniem podzespołów, kursy IPC i ESD. Powiem tak, prowadzący są bardzo zadowoleni, bo widzą bardzo duże zaangażowanie młodzieży. Projekt Fachowcy z Działdowa to rewolucja w edukacji zawodowej regionu, zapewniająca uczniom dostęp do nowoczesnych technologii i praktycznych umiejętności. Ciężko pracują, mamy tego już wymierne efekty. Trójka naszych uczniów pod nadzorem naszego informatyka, który był takim pomysłodawcą, mentorem, pokazał kilka podstawowych elementów umożliwiających tworzenie moim zdaniem już zaawansowanych gier. Więcej o grze powiedzą pomysłodawcy. Ja byłem odpowiedzialny tutaj głównie za programowanie w języku Python, za pomocą biblioteki Pygame. Kolega tutaj był odpowiedzialny za scenariusz gry, jakieś teksty wypowiadane przez bohaterów, a kolega z tyłu był odpowiedzialny za grafiki. Takie projekty pokazują, że razem tworzymy przyszłość pełną możliwości. Było to miejsce pełne biedy, ubóstwa, nędzy i biedy.